Dzień dobry, Agnieszka Baron. Witam Państwa w środę 3 lutego ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium podamy datę otwarcia DTS-ki, Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii i nowa wystawa w Willi Caro. Zapraszam na serwis. Dzień otwartych drzwi Centrum Onkologii już w najbliższą sobotę, 6 lutego. Zaplanowane zostały wykłady i pokazy z zakresu profilaktyki oraz pielęgnacji w chorobie nowotworowej. W programie znalazły się także bezpłatne konsultacje ze specjalistami, zwiedzanie pracowni i pomieszczeń Centrum Rehabilitacji oraz możliwość wykonania mammografii. Panie w wieku od 50 do 69 lat, które chcą skorzystać z tej możliwości, powinny zabrać ze sobą dowód osobisty. Bezpłatna mammografia przysługuje kobietom w tym przedziale wiekowym co 2 lata. Będzie można także m.in. nauczyć się samobadania piersi na fantomie, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi, czy też obliczyć swój wskaźnik BMI. Dzień drzwi otwartych w Centrum Onkologii potrwa od 10 do 14. Więcej informacji na stronie, której adres widoczny jest na ekranie. A teraz nieco zmienimy temat i zaprosimy Państwa na wernisaż nowej wystawy w Willi Caro. Jej tytuł to Wiek pary, maszyny, które zmieniły świat. Cała rewolucja przemysłowa i związane z nią przemiany cywilizacyjne, wykształcenie nowej formacji ekonomicznej, czyli kapitalizmu, migracja ludzi ze wsi do miast, masowa produkcja dóbr, które wcześniej były uważane za luksusowe, czy też w ogóle te nieograniczone marzenia o wzroście, postępie i rozwoju, kilkudziesięciokrotny wzrost gospodarczy, to wszystko było napędzane silnikiem parowym. I wpływ maszyny parowej na przemiany społeczno-kulturowe to jest coś, co Muzeum w Gliwicach wspólnie z Muzeum w Tarnowskich Górach spróbuje podczas tej wystawy pokazać. A co będą mogli zobaczyć zwiedzający? Co będą mogli zobaczyć? Przygotowaliśmy modele maszyn parowych, również te przedwojenne, wciąż działające, na których będzie można zaobserwować, w jaki sposób silnik maszyn parowych pracuje. Oprócz tego zobaczymy bardzo dużo rysunków, ilustracji, ale też liczących ponad 200 lat rysunków technicznych przedstawiających właśnie wszelkiego rodzaju urządzenia. Oprócz tego będzie też trochę multimediów, między innymi film braci Lumière z 1895 roku, przedstawiający wjazd lokomotywy na dworzec. Telewizja Imperium patronuje wydarzeniu. Początek wernisażu w piątek o godzinie 17. Dzisiaj premiera kolejnego wydania studia prasowego. Naszymi gośćmi byli Stanisław Kolanos, prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, a także Michał Szewczyk, dziennikarz Gazety Miejskiej. Rozmowy dotyczyły kwestii spółdzielczych, ale nie zabrakło również stałego punktu studia, czyli przeglądu prasy. Mamy już datę otwarcia DTS-ki. Rozmawiamy o tym, jak DTS-ka wpłynie na Gliwice. Poruszamy te tematy, takie też kontrowersyjne, które często się pojawiają. Pan sekretarz stara się wyjaśnić wszystko, jak DTS-ka będzie wpływać na miasto, oddziaływać na Gliwice, na środowisko. Czy się to udało? Panu sekretarzowi zachęcam do przeczytania wywiadu. W tym wywiadzie jest też taki ciekawy wątek a propos ruchu w centrum miasta po otwarciu DTS-ki. Czy będzie on mniejszy, czy większy? A panowie, jak sądzicie? Panie prezesie, jak pan uważa? Jako kierowca. Znaczy gorzej na pewno nie będzie, jak było w czasie budowy, bo to była gehenna, ale to trzeba było przeżyć. Na pewno jako kierowca uważam, że ta trasa powinna zdrenować centrum miasta. Znaczy ta budowa DTS-ki była też ważnym elementem w kontekście mieszkańców pańskiej spółdzielni, no bo to też te tereny takie blisko położone. Może nie aż tak bardzo, no ale to na pewno było uciążliwym problemem dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla kierowców, jeżeli północ-południe należało przemieścić. No ci, co znają miasto, jakoś radzili sobie objazdami, czy jakieś bypassy wyszukiwali własne, natomiast przyjezdni czuli się tutaj jak w jakimś labiryncie. Często wskazuje się, że DTS-ka tak naprawdę zaprasza osoby spoza Gliwic teraz do centrum miasta. One podróżowały autostradą A4. Jeżeli chciały dotrzeć gdzieś na obrzeża miasta, to jak najbardziej wybierały ten kierunek, a teraz choćby ze względu na komfort dojazdu mogą wybierać DTS-kę. I może to powodować duże natężenie na ruchu, zwłaszcza w tych rejonach wokół zjazdów.
Znamy datę otwarcia drugiego i ostatniego gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej. 19 marca najprawdopodobniej odbędzie się happening kierowany do rowerzystów, fanów rolek i pieszych. Dzień później pod wieczór nową drogą pojadą kierowcy. Gliwicki odcinek G2 jest już prawie gotowy. Nowa trasa o długości ponad 5,5 km będzie brakującym ogniwem, które połączy Gliwice ze stolicą aglomeracji Katowicami. Prace zakończyły się oficjalnie w zeszłym roku. Teraz trwają odbiory, które według zapewnień prezydenta Frankiewicza przebiegają dość sprawnie. Ten 19 marca, jeżeli wszystko się uda, będzie dość wyjątkowym dniem, dlatego że wcześniej się nie dało z oczywistych powodów, a później chyba z równie oczywistych nie będzie się dało spacerować tunelem, jeżeli będzie tam ruch drogowy już puszczony. Więc to będzie jedyna możliwość, żeby zobaczyć te wszystkie instalacje, wszystkie te urządzenia, tunel, wiadukty od jezdni drogowej trasy średnicowej. Newralgicznym punktem na nowej trasie będzie tunel. 493 metry długości, 5,4 metra wysokości. W sumie około 80 km kabli, które tworzą 11 różnych systemów, w tym monitoringu, oświetlenia czy wideodetekcji. Gliwicki tunel będzie świecić przykładem także ze względu na pionierskie zastosowanie oświetlenia LED, które ma na celu ograniczyć wydatki za energię. A o to, żeby w tunelu było nie tylko ekonomicznie, ale przede wszystkim bezpiecznie, będą dbać odpowiednie służby. Tutaj wiele takich prac trwa. To jest nie tylko ZDM, to jest również sieć metropolitalna, dlatego że to jest obsługa monitoringu i tak dalej, wszelkich instalacji. To są również służby zabezpieczające, takie jak Straż Pożarna. Teraz jest ten czas właśnie, żeby wszystkie te służby zostartowane i opanowały obsługę trochę nieznanego u nas obiektu. Wcześniej tunelu w Gliwicach nie było, chyba że 1000 metrów niżej. Ale to inne służby to obsługiwały. Mamy nadzieję, że termin 20 marca będzie dotrzymany. Relacja z otwarcia oczywiście na naszym kanale. I tym optymistycznym akcentem kończymy wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Za chwilę serwis sportowy i pogoda na czwartek. Życzę spokojnego popołudnia. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na informacje sportowe. W ostatnim sparingu podczas zgrupowania w hiszpańskim Alicante Piast Gliwice przegrał 1-3 z ukraińskim Szachtarem Donieck. Jedynego gola dla Gliwiczan zdobył Patryk Mraz. Trafienia dla Ukraińców zaliczyli dwa razy Kowalienko i Eduardo. Początek spotkania należał do niebiesko-czerwonych. Dominację na boisku Gliwiczanie przypieczętowali bramką zdobytą w 7 minucie. Z czasem jednak pomarańczowo-czarni przejęli inicjatywę, aplikując rywalom 3 bramki. Myślę, że taki mecz to teraz tylko zaszczyt i myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony na te takie przeciwnika. Początek meczu bardzo wyrównany, potem taka nieszczęśliwa stracona bramka. Ale myślę, że możemy być zadowoleni mimo porażki. I teraz czas tylko na dokładną analizę, wnioski i przygotowujemy się do pierwszego meczu w lidze. Drużyna grała agresywnie jak na sparing. No dokładnie, jest już trochę więcej świeżości w nogach, więc mamy więcej też siły do tego i dynamiki do tego, żeby podbiec do przeciwnika i przeszkadzać mu w rozgrywaniu. No ale jak wiadomo, no Szachtar to jest klasowa drużyna i również tą dynamikę, powiem szczerze, że rozmawiałem jeszcze z Kamilem po meczu i prawda była taka, że w środku pola nie mieliśmy za dużo czasu na to, żeby przyjąć piłkę i no z takimi drużynami trzeba grać na 1-2 kontakty. Srna, Eduardo, który z zawodników najbardziej Cię podobał? Srna, chciałem się z nim zamienić koszulką, ale Szali mnie uprzedził i nie zdążyłem nawet zrobić kroku do tego, żeby zamienić, ale fajnie, że Szali ma. A ja mam swoją koszulkę i się cieszę. No, we deserve won the game, was worth tough game because now Polish team and they now they are
You can see that they prepare very well, their physical condition very good. They more of a play like, you know, like a team, you know, like a team. You can see the, like their like tactical very well. They are tall, so the captain play their great play, you can see, but I think they, because of this, they are in top of league in Poland, so I wish all the best. That's what I want to say. Games like that, you know, with Polish, you know, Czech team, that is good for get experience. Nową halę bokserską przy ulicy Kozielskiej odwiedził dziś znany pięściarz Damian Jonak. 33-letni zawodnik był pod dużym wrażeniem obiektu, w którym trenują adepci boksu GŁKS Karbo Gliwice. O swoich odczuciach opowiedział telewizji Imperium. Jeśli chodzi o tutaj no, halę dla zawodników boksu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze widzę wyposażona, jest bardzo fajna. No i tutaj naprawdę ukłony w stosunku do miasta, że wspiera naszą dyscyplinę i pokazała, że dzieciaki mogą trenować w bardzo dobrych warunkach. No, ja nigdy nie miałem przyjemności, jeśli chodzi o właśnie swoje lata młodzieńcze, mieć aż tak fajnej sali. No teraz wiadomo, dzieci mają dużo, dużo różnych jakby pokus, alternatyw na zajęcie czasu, więc trzeba im stworzyć warunki, które będą konkurencyjne i żeby mogli te treningi jak najlepszy sposób prowadzić i rozwijać się. Cała rozmowa i już wkrótce w telewizji Imperium. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, spokojnego popołudnia, do zobaczenia.